Cześć. Witaj, cześć Adam, dzięki, że zgłosiłeś się najgłośniej ze wszystkich i najbardziej skutecznie ze wszystkich, ponieważ pojawiasz się już w trzecim odcinku mojego Lustra Weneckiego jako wymieniony właśnie Adam. Kolejne osoby, które chciałyby być wspominane w każdym odcinku mojego Lustra Weneckiego, proszę Was o kontakt poprzez prywatny Messenger, prywatny Instagram, czyli Instagram Direct, bądź też e-mail, który macie również w opisie, wszystko macie w opisie tak naprawdę. Dziś to, do czego zmierzam, to postawa. Jak postawa wpływa na to, jak się czujemy. Jeżeli któryś z nas spuści głowę, ja spuszczę głowę, to później spuszczę rękę i spuszczę kolejną rękę, że będziemy gdzieś tutaj. I tak naprawdę, bez takiego wewnętrznego poczucia tego, że ja muszę podnieść moje czoło do góry i stawić czoła swojemu życiu, swojemu tak naprawdę poczuciu, swojemu nastrojowi, to skończymy, no właśnie tak, załamani gdzieś. Gdzieś tutaj łapiący się za głowę, łapiący się za twarz, łapiącym się za brzuch, cokolwiek. W każdym razie taka perspektywa, taka postawa sprawia, że zaczynamy tak naprawdę stawać się przygnębieni. Więc bardzo ważne w tym momencie jest po prostu postawić na swoim i zdać sobie sprawę z tego, że emocje, które w tym momencie w tobie są, zależą od ciebie. Twój nastrój też zależy od ciebie. Więc jeżeli będziesz się tak często pochylać i tak naprawdę schylać się nisko w swoim życiu, to tak pozostaniesz na dłuższą chwilę. A jeżeli w odpowiednim momencie zdasz sobie z tego sprawę, że jednak trzeba podnieść czoło, że jednak trzeba się wyprostować i być pewnym siebie, tego co się robi w swoim życiu, to znacznie lepiej się poczujesz. W tym momencie już chciałbym Tobie podziękować i chciałbym, żebyś rzeczywiście zastosował to, o czym mówię, czyli nie załamywał się, a w odpowiednim momencie tak naprawdę podniósł się z tego nastroju, który gdzieś ciągnie Cię w dół. Pamiętaj też, że porażka jest nieodłącznym elementem budowania Twojego największego sukcesu, więc się nią nie martw aż tak mocno, wyciągaj z niej wnioski i ucz się na nich, bierz refleksje i refleksje. Dzięki, ja chciałbym już Tobie podziękować i kolejnym osobom, które to obejrzały. Dzięki, 4 marca, ujdzie się 23.05, 2017, się miejcie wyśmienity dzień jutrzejszy, niech Wszechświat sprzyja Wam, ale Ty najpierw zrób coś, żeby Wszechświat sprzyjał Tobie, bo bez tego nie będzie Ci sprzyjał. Dzięki. Woo!